Tak jest, nagrywamy kolejny odcinek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Słowski, a na tym kanale mówię o bardzo różnych tematach, w tym o diecie karnivora. I ostatnio pod jednym z filmem pojawiło się pytanie, czy można jeść wieprzowinę na diecie karnivora. Najbardziej odżywczym mięsem jest wołowina oraz jagnięcina, więc na tych mięsach powinniśmy się skupiać. Wieprzowina daje wielu, wielu osobom reakcję alergiczną i powoduje zapalenie. Bardzo wiele osób, które właśnie są na diecie paleoketogenicznej. Ja tutaj zamiennie używam tego e, sformułowania, więc e, żeby, żebyście wiedzieli: paleoketogeniczna, czyli dieta karniwora. Tak to rozumiem. E, wiele osób mówi o tym, że kiedy jedzą. Wieprzowinę, to źle się czują, pojawia się lęk, niepokój, artretyzm, problemy z trawieniem. No, wszystkie te problemy, z którymi wcześniej osoby się zmagały. U mnie jest bardzo podobnie. Ja wieprzowiny nie mogę jeść. Od razu u mnie pojawia się lęk i niepokój, bóle w stawach. No, wieprzowina niestety na mnie źle działa, a szkoda, bo bekon po prostu został zesłany przez Boga. I w, bekon jest najlepszy na świecie, ale e, nie wiem, czy wiecie, bo ja w sumie dowiedziałem się ostatnio dopiero w podróży, że e, boczek wołowy można tak samo przy, przyrządzać. E, u nas on po prostu jest szponder. Szponder to jest taki boczek. E, I on jest e, inaczej e, robiony. E, też w porcjach rosołowych jest, e, jest e, boczek wołowy. I on jest po prostu inaczej cięty. Kiedy byłem w Ameryce Południowej, on był dokładnie cięty tak samo jak boczek wieprzowy. I przyrządzałem sobie właśnie na grillu boczek wołowy, był nieziemski. Tutaj właśnie no, nigdzie nie widziałem, nie wiem gdzie można kupić. No, chyba na zamówienie, żeby ktoś nam to tak pociął, bo tam, tam są też chrząstki, które dość ciężko byłoby nam przeciąć. Chociaż można, no też można kupić szponder i sobie pociąć No ale never mind, to już taka inna rozkmina Wieprzowina na wiele osób może działać prozapalnie Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu jeść wołowinę I wtedy spróbować zjeść wieprzowinę po kilku tygodniach Zobaczyć jak reagujecie ja jadłem na początku na diecie Carnivora każde praktycznie mięso i nadal czułem się nieoptymalnie, nie wiedziałem skąd to się bierze. Dopiero niedawno doszedłem do tego, że wszystko oprócz wołowiny praktycznie mnie uczula. Więc tak, myślę, że to jest najlepsze, optymalne rozwiązanie wołowina na sam początek, a później możecie wprowadzać inne produkty i to nie mówię, że tylko mięsne, chociaż to one są najbardziej odżywcze. Możecie sobie porównać w różnych tabelkach, bo mówi się, że a superfuc, jedz, borówki, bo one mają na przykład najwięcej antyoksydantów, są najbardziej zdrowe, mają jakieś tam witaminy, no to jeżeli sobie porównamy wszystkie te superfucy, czy warzywa, czy owoce w stosunku do mięsa wołowego, no to one się, one nie mają, one praktycznie wcale nie mają wartości odżywczych w porównaniu do mięsa. Wołowina jest produktem, produktem to tak no powiedzmy, że jest produktem, nie mam innego słowa w chwili obecnej, który jest dla nas najbardziej odżywczy i najlepiej wpływa na nasz organizm. Tak, o więc, wieprzowina, na wielu z Was będzie, będzie źle na nią reagować, wiele osób będzie mogło ją jeść, bo tak. Jest w tej diecie paleoketogenicznej promowaną przez Sofię Clemens w klinice Paleo Medicina na Węgrzech. To właśnie ona normalnie mówi, że możemy jeść wieprzowinę. Chyba, że ktoś ma uczulenie, źle się czuje po wieprzowinie, ale tak, ona jest częścią tej diety, bo dieta paleoketogeniczna z założenia ma to, że jemy. Mięso, które pochodzi od zwierząt poruszających się na czterech nogach. Więc świnia tu jest jak najbardziej w tym. Aczkolwiek, no ja reaguję na to źle. Powiedz, jak ty reagujesz, z czego składa się Twoja dieta, co ty jesz na tej diecie, czy te filmy w ogóle są pomocne. Jeżeli tak, to łapa w górę, komentarz, subskrybujcie, podzielcie się tym filmem z innymi karniworami, z osobami, które są zainteresowane tą dietą albo może mają jakieś problemy zdrowotne i dieta karniwora mogłaby im w tym pomóc. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do kolejnego odcinka. Cześć.